Dalej zastanawiasz się, kiedy wyciśniesz pierwszą stówę? Statystycznie zajmie ci to 52 tygodnie, 832 serie, 5824 powtórzenia, 2 godziny treningu tygodniowo. To prawie tyle, ile poświęcasz na walenie konia. Siema YouTube, jak leci? Zapraszamy na kanał WK Dzik. Już są. Jesteśmy tu. Już są na nim. Spoko. Dobra, więc nie powtarzamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o naszych ulubionych polskich firmach i dlaczego warto korzystać z polskich produktów. Ale zanim zaczniemy, zapraszamy Was na piękny sen o polskiej marce Syrenka. Kiedyś mówiliśmy, co? Michał. Jak bardzo chcielibyśmy jeździć Syrenką. 300 ponad koni. Zacznijmy od tego. Są te 600 koni, ale są, najpierw są fajne auta dla rodzin, potem są Syrenki 300 koni. Cała Polska zaczyna ufać Syrence, jeździ Syrenkami. W konsekwencji Syrenka rozrasta się do takiego poziomu przedsiębiorstwa, że zaczyna sprzedawać Syrenki Niemcom. Bo zrobili, kurwa, takie auto sportowe, takie zielone, tak się świeci. Niemiec w Syrence. Wydech tak puka, łuk, puk, 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 puk. Żaden niemiecki wydech tak nie puka. Że Niemcy, wiesz, tą prostą bajką i mitem o wydechu zaczynają kupować tą Syrenkę. No dobra, ale co się dzieje tutaj poza wydechem? Syrenka sprzedaje Niemcowi. No i tak, Niemiec musi zapłacić w euro za tą Syrenkę, ale nie. To nie jest euro, to jest złotówka, bo to euro wraca do Polski i jest wymienione na złotówkę. W konsekwencji coraz więcej Niemców tak naprawdę chce tą złotówkę, a nie euro. No operują w euro, ale chcą tą naszą złotówkę, chcą tą naszą Syrenkę. Dzięki czemu Syrenka się rozwija, inwestuje w nowe technologie, pozyskuje niemieckich inżynierów, wydech puka, jest łuk, puk, puk, truk, puk, puk, puk. To już w ogóle Niemcy oszaleli, ale, ale poczekaj. Wykupi niemieckie marki też. No właśnie, do tego zmierzam, że wykupili niemieckie marki, ale jeszcze jest część zwolenników BMW i Mercedesów, chcą jeszcze jeździć. Syrenka mówi, dobra, niech sobie jeżdżą. Kupujemy BMW, kupujemy Mercedesy, ale to już jest nasze, oni sobie jeżdżą BMW. Rozumiesz? I dominują niemiecki rynek. I to jest ten piękny sen o Syrence. Ale dlaczego jest piękny? Bo wtedy jedziesz do Niemiec i wchodzisz do sklepu, a tam wszystko dwa razy tańsze niż w Polsce. Takie tanie piwo, taki tani sok w Niemczech? Ale w Niemczech tanio. Ale bo, no a w Polsce jeszcze jest lepsza chemia. Lepsza chemia by była w Polsce, a w Niemcy taką samą chemię mają. I jakoś dziwnie pachnie. Teraz pytanie, jak sprawić, żeby ten sen stał się prawdziwy? No właśnie, wróćmy teraz, jakie są realia, co się dzieje teraz. Bo taki sen o Syrence ma pan Mercedes, tylko chyba że jest to sen o Mercedesie. Czyli co się dzieje? On sprzedaje tego Mercedesa u nas, my za niego płacimy w złotówkach, ale on odbiera te złotówki, wymienia na euro, no i dzieje się sytuacja odwrotna. Euro jest silne, nie złotówka. No właśnie, jesteśmy w pozycji, gdzie długofalowo osłabiamy potencjał i po prostu potęgę naszego narodu. Tylko problem jest tutaj w tym przykładzie taki, że my nie mamy alternatywy, bo gdzieś zabrakło na początku zaufania. W motoryzacji nie mamy akurat. Słaby marketing, być może nie sądzę, że słabi inżynierowie, oni po prostu byli tam wykupieni przez inne kraje, ale no coś poszło nie tak, ale jeżeli widzimy jakąś firmę, która prosperuje, i widzimy też konkurencję, która jest na przykład 10 zł droższa, to być może warto jest się zastanowić, ok, no jest trochę drożej, ale te 10 zł drożej to jest ten koszt zaufania, który ja muszę ponieść, to jest ta inwestycja, żeby za 10 lat było lepiej. Czy wydamy teraz, w polskiej firmie te 10 tak, zł? Tak, teraz więcej, wydam w polskiej firmie 10 zł więcej, ale ona tego potrzebuje, bo inaczej wciągnie ją ta firma zagraniczna. Pożre ją za granicę. I teraz ja, ok, daję te 10 zł więcej, ale kupuję polski produkt i w konsekwencji za 10 lat może zacząć za się 20. budować ten sen tak o Syrence. Szybko, nie? Ale sen o Syrence właśnie może się ziścić, bo polskie firmy będą miały przypływ kapitału, będą się rozwijać, będą inwestować w technologię, w końcu będą na tyle duże, że będą mogły konkurować z zagranicznymi firmami i być może tam na tamtych rynkach bardzo dobrze sobie radzić. I mimo, że my tego nie widzimy na co dzień, bo po prostu do budżetu wpływa mniej albo więcej pieniędzy, bo złotówka wydana w zagranicznej firmie, a w polskiej, no to jest po prostu różnica 50 groszy do budżetu. My nie widzimy, że nam te pieniądze uciekają, ale warto jest o tym myśleć, bo za 30 lat właśnie te firmy mogą stać się
no, gigantami międzynarodowymi przez to, że będziemy je wspierać. Czy na przykład nasz dzik może do tego stopnia się rozwinąć, że będziemy za granicą, że Niemiec będzie chciał kupować dzika i cały kraj zyska. Ja mam właśnie taką statystykę przygotowaną. Firma, weź przeczytaj, bo to po angielsku, Grant Thornton, to się czyta? Grant Thornton. Dobra. W każdym bądź razie taka firma, która zajmuje się doradztwem, bardzo duża, napisała, że z każdej złotówki wydanej w polskiej firmie do Polski, do budżetu 79 groszy zostaje, a jeżeli w zagranicznej to wydamy, to tylko 25. Mhm. No i to jest ogromna różnica, nie? I wyobraź sobie, ile takich złotówek jest i jakie to miałoby znaczenie. Czyli tak, już wiemy, że warto jest po prostu inwestować w polskie firmy, że jest ta różnica. No. I myślę, że możemy fajnie przejść do tych firm naszych ulubionych polskich. No i ja chcę powiedzieć o pierwszej firmie, bo ona w sumie jest tak, no to jest taka polska syrenka, firma CD Projekt i historia tej firmy, historia klientów tej firmy pokazuje, że właśnie to zaufanie i to wspieranie tej firmy wyniosło ją na wysoki szczyt, no bo sprzedaje gry na całym świecie i po prostu Amerykanie walą, siedzą i walą gruchę, bo nie mogą się doczekać nowego Wiedźmina czy teraz Cyberpunka. Z kolei też właśnie ten Wiedźmin, fajna sprawa, dzieło Sapkowskiego, dzieło Polaka, też jest fajnie tutaj wspierane. Ogólnie to się tak wszystko spina, nie? Tak jakby historia tej firmy, jest Wiedźmin, jest CD Projekt. No i przez to sprzedają tą gierkę Amerykanom, oni tak, te dolary, a te dolary co? To euro co? Do Polski wraca i CD Projekt musi zmienić te dolary i euro na złotówki, żeby wszystkie koszty operacyjne pokryć, żeby wypłaty zrobić dla pracowników, to wszystko musi, to jest robione w złotówkach i odprowadza podatki w złotówkach. I to jest super, a dlaczego? I o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że teraz Mercedes sprzedaje tutaj auta, no i oczywiście on będzie miał tutaj swoje zakłady, ale nie opłaca mu się tutaj odprowadzać podatków, bo on ma w Polsce wysokie te podatki. To co będzie robił, może sensu. Ty chcesz powiedzieć. Mercedes będzie tak sobie księgowością swoją zarządzał, że wykaże, powiedzmy, bardzo niewielki zysk, albo nie wykaże tego zysku, bo jakieś do spółki w Niemczech będzie musiał na przykład płacić opłaty licencyjne, które będą tak zawyżać koszty, że w zasadzie podatku CIT, czyli od przedsiębiorstw, nie zapłaci. I to jest no, popularna praktyka dużych korporacji, że Będą te firmy w Polsce podatków, na zero po prostu wychodzić. Jeżeli chcą, to te firmy nie muszą płacić podatków, nie? To jest tak, jakbyś dobrowolnie miał to, tak? Chcesz płacić podatek, panie Mercedes, czy nie? On sobie mówi, nie, zapłacę 100 milionów za, nie wiem, korzystanie z jakiejś tam licencji, nie, Mercedesa, żeby w Polsce produkować. I jest spoko, nie? Dla nich, a właśnie tutaj jak będziemy kupować polskie, no to sytuacja się zmieni i nawet jak polska firma, no my też nie chcemy płacić nie wiadomo ile podatków, będziemy inwestować w firmę, ale jednak inwestujemy w Polsce i to jest co innego niż Mercedes, który to robi, żeby w Polsce zostało mniej tych pieniędzy. No i też na przykład takiej firmie teraz jak CD Projekt, czy być może kolejna syrenka, nie będzie się opłacało już w momencie, kiedy cały kraj będzie miał zaufanie do tej firmy, nie będzie się opłacało uciekać z podatkami do innego kraju, bo to jest zbyt duże ryzyko. A tak ludzie wiedzą, że to jest polska firma, że to jest nasze dobro narodowe i będzie po prostu człowiekowi, mi i tobie zależało, żeby tą syrenkę kupić. No. Prosta sprawa, no ale też trochę mało takiej świadomościowej kampanii było, jak my byliśmy młodsi, nie? Trochę tak, może dopiero coś było w telewizji, o tym słychać, ale mało, nie? Się mówiło o tym, nie? Żeby w te polskie, coś tam pamiętam, taka nalepka, polskie produkty, ale powinni wziąć jakiegoś Gortata, żeby wytłumaczył, o chuj tu chodzi, bo tak naprawdę trochę chujową zrobili robotę, bo coś tam pokazali, polskie produkty, warto jest inwestować w polskie produkty, ale wiadomo, czas audycji, nie mają 15 sekund w telewizji, żeby to wytłumaczyć, trochę byli ograniczeni, nie? No działa się troszkę niepokojąca rzecz, czyli wyprzedawanie polskich firm bardziej zagranicznym koncernom i teraz, nawet jak rozmawialiśmy o tym materiale wcześniej,
no nie wiem, z pół godziny wcześniej mieliśmy plan na ten film i patrzyliśmy swoje ulubione polskie marki, nie? To byliśmy w szoku, jak naprawdę niewiele tych dobrych polskich marek jest. Jest nawet polski. Na półkach. Saker mówi, no, że Saker się zastanawia polskie. Pół godziny i wiem, wafle z Sonko. I wpisuje? Niestety nie. Nie znalazłem no. polskiej firmy, nie? No. Sonko nie każdą jest polską, co wymieniłem, nie jest polską. No, ja myślę, że śmiało bym powiedział, że jest... stała się rzecz tragiczna. W 2020 jest tak mało polskich produktów, które można z czystym sumieniem kupić i wiedzieć, że wspieramy Polskę. No ale jednak są, jednak na półce jest piątnica, bo też mówiliśmy właśnie o tych, co na co dzień korzystamy, nie, z firm, jest ta piątnica i super. Ja od siebie to chciałem powiedzieć o Prosto, firma odzieżowa, która też zawsze była jakimś tam nie, naszym idolem, wzorem, można powiedzieć. No ale jak my zaczynaliśmy Dzika, to naszym takim marzeniem było, że dorównać Prosto, nie? Takim, taki benchmark. No taki naprawdę silna marka polska. I też nie brałem tu na przykład... I się udało dorównać, nie? A no, pod nie, możemy powiedzieć, pewnym że się względzie udało. Się udało, bo nasza sprzedaż teraz jest porównywalna z Prosto, ale jeszcze... No nie powiedziałbym, że we wszystkich aspektach dorównaliśmy, bo jednak oni mają dużo więcej doświadczenia. No większą mają historię, nie? To też jest trudno stwierdzić, dorównać. Pod jakim względem dorównać? Ideologicznym, sprzedaż, to nie można tak tego ujednolicić. I celowo właśnie wybrałem Prosto, bo wiem, że szyją w Polsce bez żadnej ściemy i nie są dużą korporacją, a są polskie duże firmy, które jednak robią wszystko w Azji. No i akurat my nie będziemy chyba właśnie dążyć do takiego stanu rzeczy, lepiej no chcemy zrobić to tak, żeby ta produkcja głównie w dużej mierze opierała się tylko na polskich dostawcach i tam szwalniach, też dlatego swoją szwalnię zrobiliśmy. Co jeszcze z firm? Macie jakąś firmę polską? Ja mam jeszcze jedną. Nie, nie mam. Ja mam na przykład Marwit Soki. Ja lubię świeże soczki, no i się ucieszyłem, że Marwit jest z Polski. A nie jest, no nie wiem, z Portugalii, bo kupuje w Biedronce te soki. Wciąż jest. Tak, no i właśnie zauważyłem, tego Marwita zawsze kupowałem, a że ostatnio jakieś soki też się pojawiły, które wyglądają jak świeże, ale na przykład one mają już miesiąc datę ważności 3-2 i są, powiedzmy, design mają bardzo podobny, ale już są za granicą produkowane. No i chuj, nie wybiorę takiego soku, nie? Tymbark, jak kupujecie Tymbark, to też jest polski Tymbark, nie? Jak kupiłem to. Nie ma klienta. No. Ale też właśnie, nie tyle co firma, ale jeszcze chciałem poruszyć tą kwestię, bo zobacz, skąd się to bierze, jak mówiliśmy wcześniej, że co było ten problem kiedyś, że powstawały, rozwijały się polskie przedsiębiorstwa, one jeszcze, można powiedzieć, nie osiągnęły tego swojego szczytu i od razu były sprzedawane. I teraz się tak zastanawiam, dlaczego tak się dzieje. No po pierwsze, sytuacja właśnie, do której doprowadziliśmy, że my Polacy wybieramy zagraniczne marki i przez to one mogą rozbudowywać się u nas w kraju i mogą sobie pozwolić na wykup marek konkurencyjnych, czyli tutaj się sprowadza w dużej mierze problem do nie tylko sytuacji w naszym kraju, znaczy ta sytuacja w naszym kraju jest spowodowana, jest wypadkową naszej mentalności, że my nie ufamy do końca sobie i taki przedsiębiorca, który już jakiś sukces osiągnie, on też przez to, że tutaj się być może urodził, nie ufa też tak sobie i woli sprzedać swoje osiągnięcie, bo nie jesteśmy dumni być może wystarczająco ze swoich osiągnięć i on woli to sprzedać niż rozwijać ideę, bo jego idea nie obchodzi, po prostu on chce przetrwać, on chce mieć to w dupie i no, staram się znaleźć, skąd to się bierze, nie? A na przykład... Może chcą wejść na wyższy level i bez tego by nie weszli. Może nie jest taki pewny, bez że... inwestorów. Nie jest taki pewny, dlatego że sprzedaje coś swojego zagranicznej marce? No ale mówię, że nie zawsze sprzedają całość. No nie? Na przykład Sonko ma połowę zarządu ciągle polskiego. To taki przykład może. Że to może być jeden z powodów, może że być. Szukają, wiesz, możliwości no wejścia tak na wyższy było poziom. Z Biedronką i potem Żabka też została sprzedana, a z takich sieci polskich wiem, że zostało Dino, czy zawsze było po prostu polskim supermarketem. No i ja na przykład
Nie chodzę do Dino, bo chyba u nas nie ma w ogóle, ale słyszałem, że na południu, na zachodzie Polski, no bardzo dobrze sobie radzi ta sieć i być może będziemy mieli właśnie alternatywę dla Biedronki i w Warszawie, nie? Z czasem. Ja nie bardzo kumam z tym, żeby na wyższy poziom wejść. W sensie rozumiem to, ale to nie jest wejście na wyższy poziom. Ale to jest właśnie takie może to jest krótkotrwałe, krótkie wejście że okej, okay, krótkotrwale wchodzę na wyższy poziom, ale i tak wspieram coś z zagranicy, co było w stanie mnie kupić, co oznacza, że wsparłem większego, czyli on prędzej czy później mnie wyżre. Rozumiesz? A w momencie, kiedy sam to forsujesz, sam rozwijasz, ludzie ci ufają i masz w 100%, twoja firma jest w 100% twoja, jest w 100% kraju polskiego, no to jesteś w stanie umocnić naród, tak? Umocnić złotówkę. Ale wiemy, jak w Polsce ciężko technologię, nawet w naszym tym szyciu. Jest tak, że pewnych rzeczy po prostu od kilku lat nie możemy zrobić w Polsce ze względu na to, że nie jest tak ten rynek włókienniczy rozwinięty. Być może tradycje mamy dużą w Polsce w szyciu, ale nie mamy pieniędzy na sprzęt i technologię. I być może tutaj i teraz w innych pytanie, branżach dlaczego podobne nie mamy rzeczy pieniędzy, przeszkadzają. Ale nie mamy, no, że przez kilkadziesiąt lat no bardziej nas zagranica kupowała niż my za granicę i mamy taki efekt. No, ale być może jesteśmy w tym przełomowym momencie, się zmienić. Ja myślę, gdzie że to jest dobrze i możemy teraz kupować. Pozwolić, tak. Jest coraz więcej polskich alternatyw, marek i tak dalej, nie? Więc może to jest ludziom ten moment, trochę przełomowy. Lepiej się żyje niż na pewno 20-30 lat temu i mogą sobie wybrać produkt kilka złotych droższy. Właśnie z tego powodu, nie? Jeszcze lata 90, 2000, no myślę, że tak bardziej taka bieda w kraju była, że te wynagrodzenia były z reguły bardzo niskie. Mhm. No głównie lata 90. No dobra. Oponeo firma, można powiedzieć, że to jest, on sprzedaje nie polskie opony, bo z firm zagranicznych, ale sprzedaje je, marża jest polski z tych wszystkich opon i on działa w 19 krajach, więc to też jest taki serwis, którym warto się pochwalić. No nie? I Polacy zawojowali tak jak Europę, to, tak, z tym Oponeo i super. No, a tak jak ty powiedziałeś, no ale on, ale no przecież to nie są polskie opony. No nie są polskie opony, ale jest marża z tych opon i mógł to robić Amerykanin. No. Mógł mieć te 19 zakładów, a ma i Polak i sprowadza, sprowadza zasoby do Polski. Nie wiem, chyba będziemy zmierzać do końca, raczej powiedzieliśmy, co chcieliśmy, ale mam coś takiego bardzo widocznego, że jak też ta firma, której nazwy ciężko mi było wymówić, zagraniczna, ale bardzo dobra, no można się sugerować, czekaj jeszcze Thornton. Raz. Thornton, powiedz Thornton. Grant Thornton. Nie Thornton, Grant Thornton. No naprawdę duża firma, wie co mówi, nie polska, ale ufam jej, tak? To według tej firmy, jeżeli 1% produktów wybierzemy, zamienimy z tych, które są w 100% zagraniczne, na przykład co jest 100% zagraniczną firmą, Danone pewnie, a zamienimy na produkt, który będzie 100% polski, czyli piątnica, to jeżeli tylko 1% zmienimy tych produktów, to w budżecie zostanie rocznie 6 miliardów ponad. Zobacz, 1%, że raz na 100 rzeczy mówisz, nie wezmę tego, tylko 100% polskie, nie, przepłacę tam 50 groszy złotówkę na jednej rzeczy, ale może też porównywalne są ceny i jakość pewnie, często jest to porównywalne, ale taka decyzja i wpływ do budżetu jest 6 miliardów i ty nie widzisz tego na co dzień, bo po prostu rocznie jakiś budżet jest, ale to wszystko idzie na służbę zdrowia i na inne rzeczy ważne. Program Drążek Plus. Program Drążek Plus, no czy 500 Plus. No ale oczekaj, to lubimy jeździć, często tam jeździmy, no to na przykład byłoby to odcinek autostrady rocznie, nie? 1% produktów i masz co roku odcinek autostrady więcej, żeby jeździć swoim niemieckim samochodem. Tylko dlatego, że syrenki oczywiście. Bo nie mamy alternatywy, nie? Żeby jeszcze na jedną bramkę się załapać i tam, żeby ściągnęło pięć dyrek. Nie. Ale wiesz, jesteśmy w tym momencie, gdzie jest szansa, nie? Tylko te firmy polskie
potrzebują tego wydechu, nie? Potrzebują tyrk, pyk, 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 pyk. Dodać coś takiego, żeby tym ludziom jakoś przedstawić swój produkt, nie? Od takiej strony, nie wiem jak to nazwać, no po prostu sprzedać go, nie? Ale też trzeba zaznaczyć w tym materiale, że chuja się znamy na ekonomii. To jest jeżeli kluczowe. Były jakieś takie merytoryczne odstępstwa od regułek takich, to, to przepraszamy, ale... Zapierdolą nas, nie ma. Ale chyba wiecie, jaki jest sens tych będziesz wypowiedzi. Wszystko wiedział, co źle powiedziałeś. No. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że myślę, że jesteśmy w stanie pojąć koncept, ale te nasze jakieś przemyślenia dalej, które mieliśmy, musicie właśnie wziąć pod uwagę to, że my się chuja znamy na tej ekonomii. Ja bym podsumował. Niech Niemiec kupuje od nas, a nie my od Niemca. Po prostu na koniec coś takiego. To jesteśmy w stanie pojąć, tak? No. Każdy z nas jest w stanie to pojąć. Nawet z wyższą masą mięśniową można to zrozumieć. Jeżeli będę kupował zboże w swojej osadzie, no to moje zboża będą coraz większe. Jeżeli będę kupował zboże od osady obok, no to ich zboża będą coraz większe. A u nas nie będzie potrzeby, żeby robić zboża. No bo kurwa i tak nikt nie kupuje. No to ten koncept jesteśmy w stanie pojąć. Nie trzeba być po ekonomii, żeby to pojąć. Rafał, tak? Mamy tu jakiś produkt spożywczy? Jeszcze chciałem właśnie pokazać aplikację Pola. Dawaj. Jak takie chamskie lokowanie, wiesz, łowiczy. Nie, Pola i łowiczy. Mamy tam coś z tyłu, no, to nie jest lokowanie, nie? Jest coś łowicza. Bierzesz aplikację Pola i okazuje się łowicz. Jest 100% polski i produkuje w Polsce, jest zarejestrowany w Polsce, nie? Ty, to są jeszcze, to jest w ogóle mój jeszcze z czasów pandemii, kiedy zapasy robiliśmy. No i najlepiej z aplikacji patrzeć, jak jesteście w sklepie i się zastanawiacie nad takimi rzeczami, bo aplikacja, myślę, na ten moment najlepiej wie. Bo jeszcze była taka metoda, że po prostu patrzysz, że jest 590, kod się zaczyna, ale to te 590 oznacza, że firma jest zarejestrowana w Polsce. I to tylko do spożywki? Nie. No dzika nie zadziała? Zadziała. No my mamy nie, no, nie ma w bazie chyba. Ktoś by musiał dodać. Jeszcze wiesz, nie korzystaliśmy z tego przed firmem, więc dopiero teraz może będzie. No i jak jest 5.0, no to zarejestrowana firma w Polsce. I tyle. Dziękujemy i ten... Widzimy się w kolejnym. Kupujcie Piąśnicę, kupujcie Oponeo, kupujcie Łowicz, kupujcie Tymbark, kupujcie Dzik. Marwit, kupujcie Dzika. Dzika. Kupujcie prosto. Co chcecie. I samochodów nie kupujcie. No bo nie mamy jeszcze, a może będą. Ale jeżeli nie ma alternatywy, no to dopuszczamy korzystanie z zagranicznych firm. Ale co, no Fusik jest spółka z o.o. Ale nie jest, marża jest na aucie. Polak wziął za ten, za marżę między fabryką a tobą dostał. Dokładnie, Autofus, spółka z o.o., tak, kupujesz BMW u Polaka, Polak ma z tego marżę i z tej marży musi odprowadzić podatek, no. Dobra. No to nie jest najgorzej, nie? Ale jest chujowo. Może Syrenka, dawaj, chcę pojeździć syrenką. Niech jakiś polski web zrobi to, no. Dziękujemy. Ale to nie na naszej głowy. My, kurwa, możemy sobie ciężary podnosić.